Biegnie, płynie, dłuży się lub mija błyskawicznie. Jest chaotyczny, biegnie w każdym kierunku. Jest przeszły, teraźniejszy i przyszły. Nie można go zobaczyć ani dotknąć, ale rządzi naszym życiem. Naukowcy twierdzą, że można się w nim poruszać do tyłu, do przodu, a nawet w bok. Gdy podróżuje się w czasie, to, co niemożliwe, staje się możliwe. Podróż w czasie. Podobnie jak pociąg, czas mknie niezmordowanie. To nasz przyjaciel i wróg. Potrzebujemy go, wykorzystujemy i naginamy. Wszyscy jedziemy pociągiem czasu. Za nami jest przeszłość, obok teraźniejszość, przed nami przyszłość. Czy tego chcemy, czy nie, zbliżamy się do celu w tempie jednej sekundy na sekundę. A gdybyśmy to my rządzili czasem, a nie on nami? Mówię o podróży w czasie. Gdybyście mogli podróżować w czasie, gdzie byście się przenieśli? Co zobaczyli? Gdybyśmy mogli się cofnąć, odbylibyśmy fantastyczną podróż. Widzielibyśmy powstawanie i upadek cywilizacji, rozkwit Imperium Rzymskiego, budowę piramid, narodziny i wymarcie dinozaurów. A co zaciekawiłoby was w przyszłości? Chciałbym wybiec w przyszłość o 10 tysięcy lat, milion lat. Jaki poziom rozwoju technicznego osiągniemy, skoro tyle udało nam się zdziałać w ciągu ostatnich 100 lat? Możemy zbudować niewyobrażalne dziś urządzenia i budowle. Filmy takie jak Wehikuł Czasu, Powrót do przyszłości, Kontakt czy seriale Tunel Czasu i Star Trek cieszyły się ogromną popularnością przez wiele lat. Czy ta fikcja się urzeczywistni? Czy podróż w czasie jest możliwa? Wszystko, co nie jest sprzeczne z fizyką, musi być możliwe. 100 lat temu fizycy próbowali udowodnić, że latanie samolotem jest niewykonalne. Teraz wiemy, że jest możliwe. Krótko mówiąc, żadne prawo fizyczne nie wyklucza podróży w czasie. Możliwość podróżowania w czasie wypływa z genialnych spostrzeżeń Alberta Einsteina. Einstein sformułował dwie teorie. Szczególną teorię względności i ogólną teorię względności. Szczególna teoria względności dopuszcza możliwość podróży w przyszłość. Natomiast ogólna teoria względności dopuszcza podróże zarówno w przyszłość, jak i w przeszłość. Szczególna teoria względności powstała w 1905 roku. Wypływające z niej wnioski, które otworzyły bramy ku przyszłości, były szokiem dla współczesnych. Einstein ustalił, że dla osoby będącej w ruchu czas płynie wolniej niż dla osoby w stanie spoczynku. Innymi słowy, zegar w tym pędzącym pociągu, możecie mi wierzyć lub nie, tyka wolniej niż zegar na zewnątrz. Ów przełomowy wniosek ma swoje korzenie w ustaleniach XIX-wiecznych naukowców badających naturę światła. Odkryli oni, że prędkość światła jest stała i wynosi dokładnie 299 792,458 km na sekundę. Lecz to nie wszystko. Naukowców zaskoczył fakt, że prędkość światła jest taka sama bez względu na to, jak szybko zbliżamy się do niego czy oddalamy. Fakt ten był punktem wyjścia do powstania szczególnej teorii względności. Einstein jechał autobusem w Bernie w Szwajcarii i patrzył w lustro. Widząc swoje odbicie, pomyślał, gdyby ten autobus przyspieszył do prędkości światła, czy nadal widziałbym siebie? Einstein doszedł do wniosku, że tak. Prędkość światła jest stała, niezależnie od ruchu obserwatora. Pasażer w autobusie, pociągu, samochodzie czy samolocie widzi swoje odbicie w oknie. Uczony wydedukował, że widziałby je nawet poruszając się z prędkością światła.
To dowód prawdziwego geniuszu Einsteina. Nikt nie mógł tego wyjaśnić. Einstein stwierdził, że pociąg się skurczy, a czas zwolni. Skoro światło nie zmienia prędkości, to musi się zmieniać coś innego. Einstein uważał, że tym czymś jest przestrzeń i czas. Szczególna teoria względności ujawniła pierwsze sekrety podróży w czasie. Podsumowując tę teorię jednym zdaniem, czas płynie tym wolniej, im szybciej człowiek się porusza, bo prędkość światła musi być stała w całym wszechświecie. Przy użyciu pędzącego pociągu i najdokładniejszego zegara znanego nauce, zegara atomowego, który mierzy drgania atomów, fizyk Michio Kaku demonstruje zjawisko dylatacji czasu. Zaczyna od wirtualnego zegara atomowego przedstawionego jako odbijający się punkt świetlny pokazujący upływ czasu w pociągu. Załóżmy, że mam tu zegar atomowy, w którym promień światła odbija się między dwoma zwierciadłami. Gdy pociąg stoi, odbicia następują dokładnie co jedną sekundę. Teraz pociąg jedzie. Gdy pociąg rusza, światło zaczyna poruszać się ukośnie. Może się wydawać, że poruszając się ukośnie, światło ma większą prędkość, ale to niemożliwe. Prędkość światła jest stała, dlatego musi zmieniać się co innego. Tym czymś jest czas. Płynie wolniej. Einstein ustalił, że z perspektywy zewnętrznego obserwatora czas w pociągu musi płynąć wolniej. Uczony doszedł również do wniosku, że podczas ruchu dziwne rzeczy dzieją się także z przestrzenią. Inną osobliwością jest kurczenie się przestrzeni wraz ze wzrostem prędkości. By prędkość światła mogła pozostać niezmienna, czas zwalnia i odległości się zmniejszają z perspektywy osoby z zewnątrz. Gdy pociąg przyspiesza, zostaje ściśnięty jak akordeon. Jadąc pociągiem, jestem ściskany, ale nie czuję tego ani nie widzę, bo moje atomy, mój mózg, wszystko dookoła mnie wewnątrz pociągu jest ściśnięte. Ponieważ prędkość pociągu nawet nie zbliża się do prędkości dźwięku, nie mówiąc już o prędkości światła, różnica w upływie czasu jest niewykrywalna. Aby udowodnić teorię Einsteina, w 1971 roku dwóch brytyjskich fizyków musiało skorzystać z pomocy amerykańskiej marynarki. Wykryli dylatację czasu za pomocą dwóch zegarów atomowych i samolotu. Jeden zegar był w obserwatorium, drugi w samolocie, który obleciał cały świat z prędkością zbliżoną do prędkości dźwięku. Gdy wrócił, okazało się, że zegar w samolocie się późnił. Późnił się o 50 miliardowych sekundy w stosunku do zegara na Ziemi, tak jak przewidział Einstein. Jednak najbardziej intrygujące jest to, że w pędzącym statku kosmicznym nie tylko zegar pokładowy będzie chodził wolniej niż zegary na Ziemi. W tym samym stopniu wolniej będzie biło też serce astronauty. Serce będzie musiało bić wolniej, bo wszystko będzie działo się wolniej. Dla obserwatora zewnętrznego czas na statku będzie wolniej płynął. Spowolnienie serca i innych procesów w ciele astronauty w stosunku do człowieka na Ziemi prowadzi do pewnej korzyści. Astronauta musi starzeć się wolniej, bo inaczej zauważyłby, że coś jest z nim nie tak, z jego cyklami biologicznymi. Wszystko na statku musi starzeć się wolniej. To właśnie przejaw szczególnej teorii względności. Właśnie to spowolnienie procesu starzenia u podróżującego człowieka w stosunku do ludzi na Ziemi umożliwia podróż w przyszłość. Na razie teoretycznie.
Jednak niektórzy naukowcy uważają, że szybki postęp techniczny może wkrótce przekuć te teorie w rzeczywistość. Szczególna teoria względności Einsteina udowadnia, że podróż w przyszłość jest możliwa. Gdyby pociąg, samolot lub rakieta mogły za pomocą nieznanej jeszcze technologii poruszać się z prędkością bliską prędkości światła, przyszłość stałaby otworem. Prędkość światła jest stała, więc czas płynąłby wolniej dla pędzącego astronauty i jego organizmu niż dla osoby na Ziemi. Wydaje się, że mając do dyspozycji taką technologię, astronauta mógłby w każdej chwili przerwać podróż i swój powolny upływ czasu, by zjawić się w dowolnym momencie przyszłości po swoim wylocie z Ziemi. Jak daleką przyszłość będę mógł odwiedzić, zależy od mojej prędkości. Im dłużej i szybciej podróżuję, tym dalej dotrę w przyszłość. Jednak zdaniem Einsteina istnieje też kosmiczne ograniczenie prędkości. Przy zbliżaniu się do prędkości światła czas spowalnia, a potem zatrzymuje się. Poza tym przestrzeń ścieśnia się w kierunku ruchu. Obserwując odważnego astronautę przez potężny teleskop, można by zauważyć dziwne zjawisko. Gdy czas zwalnia bieg, przestrzeń się zacieśnia. I odwrotnie. Zbliżając się do prędkości światła, ciało spłaszcza się jak naleśnik. Zwiększa się też jego masa aż do nieskończoności. Zjawisko to opisuje najsłynniejsze równanie świata. Słyszał o nim każdy uczeń. E równa się mc kwadrat. Wzór ten oznacza, że w wyniku pomnożenia nawet niewielkiej masy przez prędkość światła do kwadratu otrzymamy ogromną ilość energii. Ponieważ w tym równaniu c prędkość światła jest stała, to zwiększająca się energia spowodowana szybszym ruchem musi również oznaczać zwiększanie się masy. E równa się mc kwadrat oznacza, że wraz ze zwiększaniem prędkości ruchu ciała zwiększa się jego masa. Czyli im szybciej statek leci, tym jest cięższy. Kiedy rakieta pędzi, ma ogromną energię, więc jest także cięższa. Dlatego potrzeba coraz więcej paliwa, by rozpędzić ją jeszcze bardziej. Załóżmy, że rozpędzamy pociąg do prędkości światła. Przyspieszając o każde 160 km na godzinę, pociąg zwiększałby masę o jeden wagon. Przy prędkości światła byłby już tak ciężki, że nie dałoby się go ruszyć. Wynika z tego, że niemożliwe jest rozpędzenie statku do prędkości większej niż prędkość światła. Jest to też bariera dla czasu, który się zatrzymuje. Dlatego jeśli pragniemy podróżować w przyszłość, musimy skonstruować rakietę poruszającą się nieco poniżej tego progu. Co ciekawe, taka technologia już istnieje. W akceleratorach cząstek, jak ten w Fermilabie w stanie Illinois, czy zderzacz hadronów w CERNie w Szwajcarii, naukowcom udaje się rozpędzić protony do prędkości wynoszącej 99,995% prędkości światła. Skoro protony są cegiełkami atomów, a z atomów zbudowani są astronauci, to teoretycznie możliwe jest wysłanie ich i całego sprzętu w kosmos z taką właśnie prędkością, zbliżoną do prędkości światła. Gdybyśmy chcieli skoczyć o 1000 lat w przyszłość, 500 lat tam i z powrotem, z prędkością 99,995% prędkości światła, wystarczyłoby 100 lat świetlnych. Przyspieszamy cząstki do takiej prędkości. Wysłanie człowieka to tylko kwestia technologii i mnóstwa pieniędzy. Rakieta waży 40 ton, sporo więcej niż proton. Obecnie koszt wysłania człowieka w przyszłość byłby astronomiczny. Gdyby jednak pieniądze nie stanowiły problemu, naukowcy twierdzą, że mogliby taki statek zbudować.
Jak osiągnęliby prędkość zbliżoną do prędkości światła? Jednym z pomysłów jest żagiel napędzany laserem. W przestrzeni kosmicznej rozkładałby się olbrzymi lustrzany żagiel. Potężny laser, również znajdujący się w kosmosie, skierowałby wiązkę o ogromnej mocy na żagiel, popychając statek i astronautę w kosmos i w przyszłość. Istnieje jednak problem. Cząstki gazu międzygwiezdnego spowodowałyby stopniowe wyhamowanie pojazdu. By zrekompensować tarcie i utrzymać prędkość przez całą podróż, pojazd musi mieć własny silnik zasilany antymaterią. Atomy antymaterii składają się z cząstek będących przeciwieństwami odpowiadających im cząstek normalnej materii. W momencie kontaktu materii i antymaterii obie ulegają anihilacji. Wytwarzają przy tym najbardziej skoncentrowaną formę energii znaną nauce – promieniowanie gamma. Po upływie 500 lat, używając grawitacji odległej gwiazdy lub planety, rakieta zawraca w stronę Ziemi. Manewr ten wyćwiczono do perfekcji wokół Księżyca podczas wypraw Apollo. Zbliżając się do Ziemi, rakieta ponownie rozkłada lustrzane żagle, a laser wysyła wiązkę w ich kierunku. Do wyhamowania można w pierwszej fazie użyć silników, a później dodatkowo lasera. Teraz najlepsze. Według ziemskich zegarów na Ziemi minęło 1000 lat. Tymczasem zegary na statku pokazują, że podróżującemu przybyło tylko 10 lat. Względność czasu pozwoliła mu odbyć podróż w przyszłość. Niektórzy fizycy uważają, że istnieje jeszcze inny sposób na podróż w przyszłość. Niestety wymaga on bliskiego kontaktu z czarną dziurą. Tak jak rzeka, czas płynie nieubłaganie w jedną stronę. Krople wody są jak upływające sekundy na zegarze. Ale rzeka nie jest prosta. Wije się i zmienia jak żywa istota. Naukowcy twierdzą, że gdybyśmy tylko mieli możliwości techniczne, moglibyśmy wykorzystać zakręty i zawirowania czasu, by wysłać podróżnika w przyszłość. Jeżeli płynąc z nurtem rzeki dodatkowo wiosłujemy, to pokonamy większą odległość, niż gdy pozwolimy się tylko nieść wodzie. To analogia podróży w przyszłość poprzez przyspieszenie normalnego upływu czasu. Istnieje jeszcze jeden sposób na odbycie wycieczki w przyszłość. Trzeba tylko znaleźć coś bardzo ciężkiego. Zamiast przyspieszać prawie do prędkości światła, by spowolnić czas i wrócić na Ziemię w przyszłości, wystarczy spędzić trochę czasu w silnym polu grawitacyjnym. To kolejny pomysł na podróżowanie w czasie, który narodził się w genialnym umyśle Alberta Einsteina. Einstein wywnioskował, że wiązki światła zakrzywiają się w pobliżu dużych ciał kosmicznych, takich jak gwiazdy i planety. To ważne spostrzeżenie doprowadziło do sformułowania nowej teorii łączącej grawitację z jego poprzednimi przemyśleniami, ogólnej teorii względności. Zgodnie z ogólną teorią względności, przestrzeń i czas są przeplecione ze sobą, tworząc jakby tkaninę, która odkształca się pod ciężarem tego, co na niej leży. Einstein doszedł do wniosku, że tak właśnie działa grawitacja. Wyobraźmy sobie duże ciało kosmiczne, na przykład nasze Słońce, jako kulę leżącą na gumowej płachcie. Masa kuli odkształca przestrzeń wokół siebie. Dodajmy mniejsze ciało, takie jak Ziemia. Ponieważ Słońce leży w zagłębieniu, nasza mała planeta musi zataczać w nim koła.
Grawitacji podlegają nie tylko planety, ale także wiązki światła. Ich bieg zakrzywia się, gdy przelatują blisko dużych ciał kosmicznych. Einstein uznał, że skoro przestrzeń jest elastyczna, to czas też musi taki być, bo przestrzeń i czas są ściśle ze sobą powiązane. Einstein nawet nazwał czas czwartym wymiarem. Skoro czasoprzestrzeń jest spójna, to czas, tak samo jak rwąca rzeka, płynie, skręca i opływa przeszkody, poruszając się raz wolniej, raz szybciej. Tak jak w rzece, szybkość upływu czasu zależy od wielkości i kształtu przeszkód na jego drodze. Jeśli umieści się zegar w silnym polu grawitacyjnym, będzie ono przeszkodą. Czas będzie płynął wolniej. Jeśli uda nam się ujarzmić grawitację, będziemy mogli użyć jej w charakterze wehikułu czasu do podróżowania w przyszłość. Aby skok w czasie był daleki, trzeba by wykorzystać najsilniejsze pole grawitacyjne znane nauce. Pole wytwarzane przez czarną dziurę. To głębokie lejowate studnie w tkaninie czasoprzestrzeni, silnie zakrzywiające i spowalniające czas. Jestem w studni grawitacyjnej. Spadam, grawitacja zaczyna mnie rozrywać. Myślicie, że koniec ze mną. Ale ja starzeję się dużo wolniej niż wy tam na górze. Dlatego czarna dziura to wspaniała kandydatka na wehikuł czasu. Gdyby udało nam się zbliżyć do czarnej dziury, zegar zwolniłby tak bardzo, że dla nas upływałyby minuty, a dla innych mijałyby setki lat. Najbliższa supermasywna czarna dziura tkwi w centrum naszej galaktyki. Jej nazwa to Sagittarius A. Znajduje się 26 tysięcy lat świetlnych od Ziemi. Chociaż nie możemy, tak jak w kinie, wybrać daty i natychmiast skoczyć w czasie, zasada jest podobna do lotu z prędkością światła. Przenosimy się w przyszłość, spowalniając nasz upływ czasu, a następnie możemy ponownie wskoczyć w czas, który pędzi na Ziemi. Przy użyciu animacji komputerowej Max Tegmark pokazuje, co może czekać podróżnika w pobliżu czarnej dziury. Patrzymy na ogromną czarną dziurę w środku naszej galaktyki, której masa jest 3 miliony razy większa niż masa Słońca. To jeden wielki wehikuł czasu. Jeżeli astronaucie uda się wlecieć w poskręcaną czasoprzestrzeń otaczającą czarną dziurę i nie dać się wciągnąć, to powróci na Ziemię w dalekiej przyszłości. Trzeba tylko dobrze sterować, bo orbita jest niestabilna. Gdyby popełnił błąd, byłby on jego ostatni. Gdyby udało mu się utrzymać orbitę i przetrwać podróż, byłby świadkiem nieprawdopodobnych rzeczy. Mógłby obserwować Ziemię przez teleskop albo oglądać ziemską telewizję. Oczywiście wszystko działoby się w przyspieszonym tempie, bo na orbicie czarnej dziury czas biegnie wolniej. Wybrałby dogodny moment, włączyłby silniki, opuścił orbitę i wrócił na Ziemię. Po powrocie okazałoby się, że jest dużo młodszy od swoich dawnych rówieśników. Podróż w przeszłość to dużo trudniejsze zadanie. By człowiek cofnął się w czasie, musiałby przekroczyć prędkość światła, co, jak udowodnił Einstein w równaniu E równa się mc kwadrat, jest niemożliwe. A jednak może istnieć pewna luka. Nie da się zbudować pojazdu mknącego szybciej od światła, ale w zakrzywionej czasoprzestrzeni można wyprzedzić wiązkę światła, lecąc na skróty. Pomysł opiera się na udowodnionym przez Einsteina fakcie, że grawitacja zakrzywia czasoprzestrzeń. Czasoprzestrzeń może zakrzywić się tak bardzo, że powstanie pętla. Chociaż wciąż podążamy ku przyszłości, to tak naprawdę zataczamy koło i odwiedzamy swoją przeszłość. Jeśli ten pomysł uda się wykorzystać, konsekwencje będą oszałamiające. Można będzie wrócić, zanim się wyjechało.
To szalony pomysł, ale taki typ wehikułu czasu jest już poważnie omawiany pod inną nazwą. My, fizycy, mówimy o zamkniętych krzywych czasowych. W literaturze fizycznej nie pisze się o podróżowaniu w czasie ani wehikułach czasu. Mówię o podróży w czasie. W fizyce mówi się zamknięte krzywe czasowe. Naukowcy są podobno bliscy wymyślenia, jak mogłaby działać taka maszyna. Być może, tylko być może, jeśli uda nam się zebrać wystarczającą ilość energii i materii, zwiniemy czas w rulonik. Jak taka maszyna zamkniętych krzywych czasowych wygląda? Autorem jednego z projektów jest młody fizyk z Uniwersytetu Tulane, Frank Tipler. W latach 70. wykazał on matematycznie, że aby wytworzyć zamkniętą krzywą czasową, wystarczy skonstruować w kosmosie bardzo duży cylinder, wirujący z prędkością bliską prędkości światła. Wirujący masywny cylinder mógłby spowodować skręcenie przestrzeni i czasu w pętlę. Podążając śladem zakrzywione wiązki światła na powierzchni cylindra, moglibyśmy przenieść się w przeszłość. Przemieszczając się po obwodzie cylindra z odpowiednią prędkością, można by wrócić, zanim się wyruszyło. Podobnie jak na pętli kolejki górskiej, podróżujący w czasie kieruje się ku przyszłości, pokonuje pętlę i wraca do wydarzenia z własnej przeszłości. Tipler zasugerował, że wystarczyłby cylinder o długości 100 km i szerokości 10 km. Pomijając trudności techniczne związane z takim przedsięwzięciem, jest jeszcze jeden problem. Można cofnąć się tylko do czasu, kiedy zbudowano urządzenie. Podróż w jeszcze dalszą przeszłość, do dowolnego punktu w czasie, wymaga znalezienia zamkniętej krzywej czasowej, która istnieje od dawna. Największe nadzieje na nieograniczone podróżowanie w przeszłość naukowcy pokładają w nigdy nie zaobserwowanych, ale teoretycznie istniejących obiektach, strunach kosmicznych. Uważa się, że struny powstały w pierwszych ułamkach sekundy po wielkim wybuchu. Struny kosmiczne są długimi i cienkimi pasmami materii o ogromnej gęstości. Unoszą się we wszechświecie, wibrując i wydzielając energię. Przy niewiarygodnej gęstości miliona miliardów ton na centymetr sześcienny, 1,5-kilometrowa struna ważyłaby więcej niż Ziemia. Fizyk z Princeton, J. Richard Gott, uważa, że ta oszałamiająca gęstość strun może powodować zakrzywienie czasoprzestrzeni. Przepis na podróż w czasie wymaga dwóch takich strun. Jak olbrzymie nitki, te nieskończenie długie struny przemieszczają się w kosmosie z ogromną prędkością, szacowaną na ponad połowę prędkości światła. I z czasem się prostują. Z obliczeń Gotta wynika, że kiedy dwie rozpędzone struny mijają się, powstają zawirowania podobne jak wtedy, gdy mijają się dwa pociągi. Energia tego spotkania zniekształca przestrzeń na dziwne sposoby. Struny zniekształcają przestrzeń wokół siebie na kształt pizzy, którą ktoś zjada po kawałku, jednocześnie zwijając ją w rożek. Kawałki przestrzeni, jak wyjedzone kawałki pizzy, magicznie znikają. Przestrzeń zakrzywia się w stożek i tworzy się zamknięta pętla czasu. Innymi słowy, nagle pojawia się droga na skróty. Stworzona przez mijające się struny droga na skróty może stać się wehikułem czasu, bo oferuje możliwość dotarcia na miejsce szybciej niż światło. Mieszkając na planecie A w tym miejscu i chcąc wysłać wiązkę światła na planetę B, mogę ją wysłać przez środek pomiędzy dwiema strunami. Jednak statkiem kosmicznym można by odbyć podróż na skróty i przegonić światło biegnące przez środek.
To podróż, która nie trwa ani chwili. Opuszczamy planetę A w południe, oblatujemy strunę, przybywamy na planetę B w południe i wracamy na planetę A w południe. Na planecie A jest południe, więc nic się nie zmieniło. Możesz powiedzieć, cześć, poleciałem wokół struny. Ta iluzja pozwala na podróżowanie w przeszłość. Ponieważ jednak nie umiemy tworzyć takich tuneli w czasoprzestrzeni, musimy poszukać tych, które już istnieją. Według naukowców taki tunel może istnieć między dwiema okrążającymi się czarnymi dziurami. Oczywiście pozostaje problem przetrwania takiej podróży. Przejście przez horyzont zdarzeń oznacza koniec. Olbrzymie siły rozrywają ciało na strzępy. Nawet atomy zostają rozerwane. Nic by z człowieka nie zostało. To droga jednokierunkowa, bez powrotu. Czarna dziura wchłania i rozbija na czynniki pierwsze całą wpadającą doń materię, w tym światło. Gdyby jednak czarna dziura obracała się jak wir rzeczny w sposób opisany w latach 60. przez matematyka Roya Kerra, możliwe byłoby wskoczenie do jej środka. Kerr obliczył, że w wirującej czarnej dziurze siła odśrodkowa jest tak duża, że może powstać tunel wystarczająco szeroki, by dało się nim przelecieć. Ten wir jest analogią wirującej czarnej dziury. Skakując do środka takiej czarnej dziury, można przemieścić się w czasie. Przydałaby się też jakaś energia podtrzymująca ściany tunelu, tak by nie zapadły się na podróżującego. Zakładając chwilowo, że dałoby się taką wycieczkę przeżyć, profesor Gott proponuje skonstruować tunel czasoprzestrzenny do najbliższej gwiazdy, Alfy Centauri. Ogromna grawitacja wytworzona przez wirujący tunel zakrzywiłaby przestrzeń tak bardzo, że olbrzymie odległości i czas skurczyłyby się do maleńkich. Jeden koniec tunelu może być przy Słońcu, a drugi przy Alfie Centauri, 4 lata świetlne dalej. Długość takiego tunelu byłaby bardzo mała, może nawet tylko dwumetrowa. Skakuję do tunelu i już jestem na Alfie Centauri, szybciej niż światło biegnące ze Słońca do tej gwiazdy. Według fizyków, jeśli jeden koniec tunelu będzie wirował odpowiednio szybko, powstanie wehikuł czasu. Oto dlaczego. Mam tu tunel z dwoma wejściami. W jednym z nich zwiększam prędkość wirowania. Chcąc cofnąć się o 10 lat, wystarczy przyspieszyć jeden koniec prawie do prędkości światła i pozwolić mu się tak kręcić przez 100 lat. Przy takiej prędkości zegary tykają 10 razy wolniej niż te na Ziemi. Po wskoczeniu w tunel wirujący niemal z prędkością światła wychodzi się drugim końcem wcześniej niż je weszło. Czyli podróżuje się w przeszłość. To bardzo dziwne. Podróżnicy wejdą do tunelu, wyjdą z tunelu i zobaczą siebie wchodzących do tunelu. Ponieważ istniejące tunele czasoprzestrzenne powstały prawdopodobnie w pierwszych chwilach po narodzinach Wszechświata, można cofnąć się do dowolnego momentu przeszłości. Być może gdzieś w kosmosie jest naturalne skupisko dodatniej i ujemnej energii pozostałej po wielkim wybuchu, które tworzy przejście do jakiegoś miejsca w odległej przeszłości. Wątpliwości jednak nie brakuje. Nawet gdybyśmy znaleźli taki tunel czasoprzestrzenny i umieli go wykorzystać, zdaniem niektórych taka podróż byłaby niemożliwa. Podstawowy problem związany z podróżą w przeszłość dotyczy naruszenia przyczynowości. Jest znany jako paradoks dziadka. Co będzie, jeśli ktoś zabije własnego dziadka, zanim zostanie poczęty jego ojciec?
Nie mam zamiaru zabijać dziadka, ale mógłbym to zrobić niechcący. W takiej sytuacji nie mógłbym się urodzić, a więc także odbyć tej podróży. Jak obejść ten paradoks? To duży problem. A jeśli istnieje więcej wszechświatów i w każdym historia toczy się inaczej? Pociąg porusza się po torze, który jest jak linia czasu. Ma przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Jednakże tor może rozdzielić się na dwa tory, na dwie linie czasu. Jeżeli założymy, że istnieje wiele równoległych wszechświatów o różnej historii, to podróże do odległej przeszłości, przyszłości, a nawet alternatywnej teraźniejszości stają się możliwe. W celu zrozumienia tej skomplikowanej koncepcji, potencjalni podróżni powinni przyjrzeć się najmniejszym cząstkom materii. Zanim zaczniemy podróżować w czasie, musimy pokonać wiele teoretycznych problemów i przeszkód technicznych. Jednak największe bariery są w naszych umysłach. Kwestia podróży w czasie zmusza nas do zaakceptowania karkołomnych teorii i całkowicie wywraca do góry nogami nasze pojęcie o świecie. Jeśli wykorzystamy teorię względności Einsteina i zbudujemy wehikuł czasu, staniemy przed paradoksem. Można będzie przenieść się w czasie, spotkać siebie i może nawet zabić samego siebie sprzed podróży w przeszłość. Przecież to absurd. Istnieje jednak miejsce, gdzie nawet taki absurd zaczyna mieć sens. Pewne rozwiązanie podpowiada nam mechanika kwantowa. Według niej elektron może być w dwóch miejscach równocześnie. Pomysł, że cząstka elementarna, taka jak elektron, może pojawić się w dwóch miejscach naraz, narodził się w latach 20. Jego autorem był młody niemiecki lekarz. Zasada nieoznaczoności Heisenberga znalazła zastosowanie w urządzeniach, których używamy na co dzień, w komputerach, radiach czy telewizorach. Elektronika, tranzystory, lasery, diody. To wszystko urządzenia oparte na mechanice kwantowej. To najdziwniejsza teoria, jaką kiedykolwiek sformułowano. Elektrony mogą tańczyć, być w dwóch miejscach jednocześnie. Mogą zniknąć i pojawić się gdzieś indziej. Dla nas to magia, ale cały czas zachodzi w wiązce laserowej czy w internecie. Wydaje się to niedorzeczne. Jak to możliwe? Jednym z rozwiązań jest przyjęcie istnienia równoległych elektronów. Jeden tu, drugi tu, istniejące w równoległych światach. To pozwala nam przyjąć, że wszechświatów jest wiele. Skoro elektron może znajdować się w dwóch miejscach równocześnie, to człowiek też. Można założyć, że za każdym razem, gdy podejmujemy jakąś decyzję, skręcić w lewo czy w prawo, czy zabić dziadka, wszechświat się rozdwaja i jak pociąg zmienia tor. To działa jak zwrotnica kolejowa. Każda wizyta w przyszłości ma swój skutek. Powiedzmy, że dziadek zostaje zabity. Powstaje wszechświat z martwym dziadkiem, który podąża nowym równoległym torem, a ten, z którego podróżnik wystartował, nadal istnieje. Jeśli równoległe wszechświaty istnieją, podróże w przeszłość powinny być bezpieczne. Po prostu po każdej wizycie powstawałby nowy świat o nieco innej historii. Świat równoległy bez II wojny światowej i wszystkie inne światy współistniałyby ze sobą. Jeśli to prawda, to nie ma przeszkód dla podróży w czasie. Jak w pociągu, można jechać do tyłu, do przodu albo zmieniać tory. Możliwa jest podróż do każdego momentu przeszłości. Pod wpływem nowych koncepcji w dziedzinie podróży w czasie, naukowcy zaczęli wyobrażać sobie, projektować, a nawet budować własne wehikuły czasu. Fizyk Ron Mallet ma już prototyp.
Jego pomysł opiera się na wiązkach światła tworzących zamkniętą krzywą czasową. Silne zakrzywienie przestrzeni spowoduje utworzenie pętli czasu. Idąc po niej, będę przemieszczał się z przeszłości do teraźniejszości i przyszłości. Na końcu dojdę z przyszłości z powrotem do przeszłości. Według niektórych ta koncepcja jest naciągana i niespójna matematycznie. Niezrażony Mallet kontynuuje badania. Jego pomysł opiera się na przekonaniu, że światło wirujące z olbrzymią prędkością wytworzy wystarczającą ilość energii do zakrzywienia przestrzeni, a to, jak stwierdził Einstein, zakrzywi także czas. Światło nie ma masy spoczynkowej, ale ma energię. Pamiętacie E równa się mc kwadrat? To oznacza, że światło także może wytworzyć grawitację dzięki swojej energii. Mallet zobrazuje działanie swojego wehikułu czasu za pomocą kubka i ziarnka kawy. Czasoprzestrzeń to kawa w tym kubku, a łyżeczka jest wirującą wiązką światła. Co się wydarzy, gdy zamieszam kawę łyżeczką? Płyn wiruje i to właśnie dzieje się z czasoprzestrzenią pobudzoną przez wirujące światło. Jeśli wrzucę teraz ziarno kawy, widać, że porusza się ono wraz z płynem. To właśnie stanie się w czasoprzestrzeni, gdy wpuszczę do niej neutron. Będzie się on poruszać jak to ziarno kawy. Obliczenia wskazują, że konieczne będzie zastosowanie 10 tysięcy laserów dużej mocy ustawionych w okręgu. Zanim Mallet myśli w przeszłość człowieka, planuje wysłać neutron, cząstkę elementarną, dużo mniejszą od pojedynczego atomu. Obecnie próbujemy potwierdzić to doświadczenie. Jeżeli wystrzelony neutron zmieni trajektorię, będziemy mieli dowód, że doszło do zakrzywienia przestrzeni. Liczymy, że z tego eksperymentu dowiemy się, jak duża energia będzie konieczna do utworzenia pętli czasu. Dopiero wtedy wehikuł czasu będzie można zacząć dostosowywać do wysyłania ludzi. Można zapytać, po co nam wehikuł czasu? Jednym z zastosowań jest wczesne ostrzeganie. Możliwe byłoby przewidywanie przyszłych katastrof, na przykład trzęsień ziemi. Moglibyśmy ostrzec samych siebie. Możemy uratować tysiące ludzkich istnień. Pewnego dnia marzenia o podróży w czasie mogą się ziścić. Postęp naukowy i techniczny pozwoli wystrzelić astronautów do odległej przyszłości albo skonstruować tunel czasoprzestrzenny prowadzący w przeszłość. Możliwe też, że mechanika kwantowa dotyczy nie tylko atomów, że istnieje wiele równoległych wszechświatów, dzięki czemu możemy przebierać w niezliczonej liczbie przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Jeśli naukowcy mają rację, fikcja może stać się faktem, a niemożliwe może stać się możliwym. Podróże w czasie umożliwiłyby nam kreowanie naszej przyszłości w stopniu, o jakim dotąd nikomu się nie śni. Mógłby nas czekać nowy, złoty wiek ludzkości, jeśli tylko użyjemy tej wiedzy mądrze. Wersja polska, Studio Company, na podstawie tłumaczenia Anny Kowalskiej-Karpały. Czytał Jan Wilkans.